Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was, drodzy słuchacze Bożego Słowa. Drugą już niedzielę Wielkiego Postu. Kolor szat liturgiczny fioletowy. Ten fioletowy kolor przypomina nam o tym, że trwamy w czasie umartwienia, pokuty, że mamy się nawracać. Tak jak usłyszeliśmy w Ewangelii w zeszłym tygodniu, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I te słowa również kapłan powtarzał, posypując nasze głowy popiołem w środę popielcową. A dziś już druga niedziela Wielkiego Postu. Dziś Kościół daje nam Ewangelię opisującą przemienienie Pańskie. Posłuchajmy zatem Ewangelii świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, że żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazali się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Piękna Ewangelia o przemienieniu Jezusa Chrystusa. Czytamy ją w drugą niedzielę Wielkiego Postu, chociaż święto przemienienia Pańskiego obchodzimy 6 sierpnia. Dlaczego w poście mówimy o przemienieniu Chrystusa? Na początku może zastanówmy się nad tym, czy Pan Jezus musiał z Piotrem, Jakubem i Janem wdrapywać się na górę, aby tam wobec nich się przemienić. Czy nie wystarczyło, aby zaprosił ich gdzieś na polanę, nad jezioro Genezaret, nad rzekę Jordan, może gdzieś do lasu i tam się przemienił? Wielu zadaje sobie to pytanie, czy to musiała być góra? I kochani, przenieśmy się myślami ponad 2000 lat temu wstecz, pod górę Tabor. Pan Jezus, Jego apostołowie wdrapują się na górę. Wiemy dobrze, że wtedy nie było tam żadnych środków lokomocji, ani samochodu, ani nawet na osiołku ciężko byłoby wjechać. Wdrapują się. I gdy są na szczycie, Pan Jezus przemienia się wobec nich. Gdy dotarli na szczyt, na pewno byli bardzo zmęczeni, wycieńczeni, bo góra stroma. Kto był w Ziemi Świętej i wjeżdżał busikiem dziś na tę górę Tabor, widzi, że to góra stroma. Wtedy nie było jeszcze tej asfaltowej drogi. Odczuwali zmęczenie. Na pewno Jezus też przecież był prawdziwym Bogiem, ale też i prawdziwym człowiekiem. I tam dokonuje się przemiana. Pan Jezus chce w tej dzisiejszej Ewangelii nas pouczyć o tym, że my też nie mamy się bać pokonywać drogi na górę. Nie mamy się bać wspinać po ścieżce naszego życia na sam szczyt, aby osiągnąć cel. Co jest naszym celem? Zbawienie. Naszym celem jest niebo. Jest oglądanie oblicza Bożego twarzą w twarz. Ale to nie jest takie łatwe. Dlatego ta droga Jezusa z apostołami na szczyt, ten wysiłek. I Chrystus zachęca nas, abyśmy też, kochani, podjęli wysiłek w naszym nawracaniu się, w naszej przemianie życia. I pokazuje nam, że nie przychodzi nic tak łatwo na pstryknięcie palcem, że trzeba coś z siebie dać, coś ofiarować, podjąć wysiłek, trud, odmówić sobie czegoś nieraz. Ale to dla wyższych celów. Bo na szczycie czeka Jezus.
I tam dokonuje się przemiana. My też mamy się przemieniać. Nie tak jak Jezus, że rozmawiał z prorokami, że Jego odzienie stało się lśniąco białe. To też pewien symbol. Nawet gdy my wypierzemy swoje odzienie, białe koszule czy sukienki w najlepszym proszku, to nie będzie tak białe pewno, jak to odzienie Chrystusa na górze Tabor. Tu chodzi o czystość, o biel naszej duszy, naszego serca. Biała szata w czasie sakramentu Chrztu Świętego oznacza tę łaskę uświęcającą. Czyste serce i czystą duszę. Dlatego my mamy przemieniać na wzór Chrystusa, przemieniać nasze życie, zmieniać coś w sobie, podejmować walkę z jakąś pokusą, z jakimiś nałogami, o czym mówiłem w zeszłą niedzielę, żeby wybrać sobie jedną wadę, jeden grzech i rozpocząć walkę. To jest przemiana mojego życia, mojego serca. Aby tę duszę oczyścić, aby to serce i dusza było tak lśniąco białe jak szata Chrystusa. To jest wysiłek, to jest trud, ale warto. Warto dla Chrystusa. Bo ten post, który teraz przeżywamy, nie może być czasem zmarnowanym. W środę popielcową wychodziliśmy z naszych kościołów, z naszych świątyń, ze szczyptą popiołu na naszych głowach. I o dziwo, w tym dniu właśnie, w środę popielcową, nasze kościoły parafialne pękają w szwach. Ogromna ilość ludzi przychodzi po tę szczyptę popiołu, bo tak wypada, bo taki symbol, bo innym pokaże, że rozpoczynam Wielki Post, no co by ludzie powiedzieli, że nie idę w środę popielcową do kościoła. No i niektórzy radośni wychodzą z kościoła ze szczyptą popiołu na głowie. I co dalej? Ci sami ludzie pojawią się dopiero z koszykiem, ze święconką Wielką Sobotę. A 40 dni pewnie przeleci. Co niektórzy z tą szczyptą popiołu na głowie wychodząc z kościoła myślą sobie? No, zaliczyłem, odfajkowałem, byłem w środę popielcową w kościele. Ten popiół ma nas mobilizować do pracy nad sobą. Ilu z tych, którzy wychodzą z kościoła w środę popielcową, mówi sobie w sercu: Panie Jezu, nie chcę zmarnować tego Wielkiego Postu, kolejnego w moim życiu. Chcę coś w sobie zmienić. Chcę przemienić moje serce. Oby takich było jak najwięcej. Ale to tylko Chrystus wie i ci, którzy o to Go proszą. Aby Chrystus pomógł im walczyć z tym, co złe. Aby się umieli przemienić na wzór Chrystusa. I kochani, w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu też zróbmy sobie mały rachunek sumienia. Już parę dni tego postu minęło. Jak je wykorzystałem, czy wykorzystałam? Czy udało mi się coś zmienić, przemienić? Jeśli nie, to niech ta dzisiejsza Ewangelia skłoni nas, zmotywuje do pracy nad sobą, do przemiany swojego życia, abyśmy osiągnęli cel, do którego wszyscy dążymy. I tego, kochani, Wam i sobie z całego serca życzę. Szczęść Wam Boże, radosnej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym.